Dziś jest 11 listopada 2014 roku, Dzień Niepodległości i w tym szczególnym dniu, gdy cieszymy się nią, to należy też wspomnieć o bohaterach, którzy w pewien sposób o dzisiejszą Polskę walczyli. W dzisiejszej audycji Porozmawiajmy o Kleszczowie, w odcinku 8, chcę przedstawić takiego bohatera, który urodził się w naszym Kleszczowie 99 lat temu. To Teofil Niemeczek, urodzony 22 października 1915 roku w Kleszczowie. Jego ojciec to Władysław, a matka to Anna Zaunarów. Dlaczego zajmuję się tym tematem właśnie dzisiaj? Dlatego, że jestem powiązany jakby z tym tematem. I o tym w dalszej części audycji. W lutym 2012 roku do Urzędu Gminy wpłynęło pismo. Było skierowane do wójta gminy Kleszczów, który ówcześnie zarządzał gminą. Było to pismo od pana Adriana Stopy, konsula Stowarzyszenia do Spraw Zagranicznych i Ambasad, i dotyczyło poszukiwania rodziny poległego w Holandii polskiego żołnierza, właśnie Teofila Niemeczka, urodzonego w miejscowości Kleszczów w dniu 22 października 1915 roku. Pozwolę sobie przytoczyć pewne fragmenty tego listu. Nasze Stowarzyszenie Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy istnieje od maja 2002 roku. W zarządzie pracują dzieci polskich kombatantów, które podjęły się kontynuacji działalności ich ojców. Celem tego stowarzyszenia jest między innymi podtrzymanie pamięci o pierwszej polskiej dywizji pancernej walczącej pod dowództwem generała Stanisława Maczka oraz troska o kontynuowanie wszelkich obchodów i ceremonii dla uczczenia pamięci poległych polskich żołnierzy przy wyzwalaniu Niderlandów we współpracy z miejscowymi organizacjami. Samolot Wellington Z 1269 BHL został zestrzelony podczas lotu w kierunku Essen w Niemczech w dniu 26 marca 1942 roku o godzinie 22:27 nad holenderskim wybrzeżem i rozbił się w kanale Balk 3,5 km od lotniska w miejscowości De Kooi w Holandii. Czterech członków załogi zginęło, dwóch z nich zaginęło. Wszystko wskazuje na to, że Niemeczek Teofil spoczywa w brytyjskim cmentarzu wojennym Bergen op Zoom jako nieznany. Obecnie grupa aktywnych historyków i pasjonatów przeprowadziła analizę faktów na podstawie dostępnych dokumentów i podjęła próbę przywrócenia nazwiska temu polskiemu lotnikowi, który obecnie najprawdopodobniej spoczywa jako nieznany. Aby projekt mógł być zrealizowany, potrzebne jest wsparcie rodziny tego poległego. Dlatego zwracam się do pana z prośbą o pomoc w odnalezieniu rodziny Niemeczka Teofila. Przy wstępowaniu do wojska podał on, że był urodzony w dniu 22 października 1915 roku w miejscowości Kleszczów. Niestety żadna informacja ze strony gminy nie wyszła. Nie mógł też pomóc Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczowie, który zbyt dużo informacji nie posiadał. Dlatego skierował go do mojego domu, ponieważ moja babcia wywodziła się z rodu Niemeczków. Sprawą miała się zająć moja mama, ale z racji, że zajmuje się hobbystycznie genealogią, przejąłem temat. Dlatego jestem w ciągłym kontakcie z panem Adrianem Stopą i jego stowarzyszeniem. Niestety moje poszukiwania do tej pory nie przyczyniły się do wielkich osiągnięć, ale to, co udało mi się dowiedzieć, to jest to, że w 1915 roku w przeciągu kilku miesięcy urodziło się dwóch Teofilów Niemeczków, i których rodzice tak samo się nazywali, czyli Władysław i Anna, z tym, że przy jednej z matek nie było ujęte nazwiska panieńskiego. Po dalszych kontaktach i wymianach maili z panem Adrianem Stopą otrzymałem wydruk szczególny o Teofilu Niemeczku z brytyjskiego archiwum państwowego. I z niego dowiaduje się, że w wieku kilkunastu lat ukończył szkołę powszechną w Warszawie. Posiadał też znajomość języka angielskiego w stopniu średnim. W roku 1938 ukończył szkolenie podstawowe z lotnictwa oraz kurs oficerski lotnictwa. Zaś w 1941 roku kurs teoretyczny podstawowy strzelnictwa samolotowego. Miał żonę Romualdę i jedno dziecko. Niestety nie udało się dotrzeć do rodziny jego najbliższej, dlatego szukam od strony jego rodziców i dziadków. Być może dzięki Państwu uda mi się to znacznie szybciej. Dlatego bardzo proszę wszystkich z Państwa o wszystkie możliwe informacje na temat Teofila Niemeczka. Być może Państwa rodzice, Państwa dziadkowie kiedyś coś opowiadali o lotniku, który prawdopodobnie zginął nad granicą Holandii. Chętnie nawiążę współpracę z czytelnikami naszego fanpage'a, a także z słuchaczami naszej audycji Porozmawiajmy o Kleszczowie.
która też jest retransmitowana na antenie Karak Radio. Chętnie nawiążę współpracę z osobami, które tak jak ja poszukują swych korzeni rodzinnych. Na tyle, ile zdołam pomóc, uczynię to, a być może sam jeszcze czegoś się dowiem. Najłatwiej można się ze mną skontaktować poprzez mail a.niewieczerza@wp.pl. Państwa pomoc będzie dowodem na to, że Polska pamięta o bohaterach takich jak Teofil Niemeczek, który urodził się w Kleszczowie. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Zapraszam na kolejną, niebawem. Do zobaczenia. Andrzej Niewieczerza.